Rozpoczynasz praktyki w nowej firmie. Niestety, nie wszystko układa się po twojej myśli. Dostajesz informację, że masz pracować drugi weekend pod rząd, bo inna osoba się rozchorowała. Nie dostajesz odzieży roboczej, choć wcześniej pracodawca mówił, że ją zakupi. Co robić? Udawać, że wszystko jest ok? Pewnie jeszcze chwilę wytrzymasz, ale prawdopodobnie złość sobie będzie narastać i wtedy będziesz mieć ochotę wygarnąć pracodawcy. Tylko co dalej? Może jednak od razu spanikować i uciec. Kuszące. Wtedy już nie będziesz więcej oglądać tych ludzi. Okej, to wersja ostateczna. Może wcześniej spróbować porozmawiać o faktach i pomysłach na przyszłość. Ale jak się za to zabrać? Spokojnie, pomożemy. Gdy coś idzie nie tak, rozmowa z szefem. Po pierwsze, przygotuj się do rozmowy. Zapisz sobie, jakie są fakty dotyczące konfliktowej sytuacji. Pomyśl, co mógłby zauważyć zewnętrzny obserwator. Co się wydarzyło, kiedy, kto był w to zaangażowany. Faktem jest, że na przykład właściciel powiedział: zostań dziś dłużej w pracy, bo Magda zachorowała. Ale to, że jest wstrętnym potworem, który chce się wysługiwać innymi, jest już interpretacją. Faktem jest też to, na co się umawialiście na początku i to, co jest napisane w prawie pracy i w zasadach organizacji praktyk. Na przykład maksymalna liczba godzin dziennej pracy. Polecamy porozmawiać o całej sytuacji z przyjaciółką albo przyjacielem. Wtedy możesz wykrzyczeć wszystkie swoje emocje. Potem na spokojnie zadecydujesz o tym, co i jak chcesz powiedzieć szefowi. Poproś przełożonego o spotkanie na spokojną rozmowę o praktykach. Poszukaj wraz z nim pasującego wam terminu. Zarezerwujcie sobie około 20 minut. Protip. Im szybciej podejmiesz rozmowę, tym lepiej będziesz pamiętać, co się dokładnie stało. Ale nie podejmuj rozmowy, jeśli emocje jeszcze w tobie buzują. Możesz na początku rozmowy szczerze powiedzieć o tym, jak się czujesz i jaki widzisz jej cel. Coś w rodzaju: dziękuję, że zgodził się pan ze mną porozmawiać. Ta rozmowa nie jest dla mnie łatwa. Poprosiłem o nią, bo zależy mi na tym, by te praktyki były dobrym doświadczeniem dla pana, pana firmy i dla mnie. Najpierw fakty, potem pomysły rozwiązań. Umawialiśmy się na początku, że kupi pan dla mnie odzież roboczą. We wtorek przyszedłem do pracy, a odzieży nie było. Skutek był taki, że nie mogłem pracować. Na przyszłość proszę o zakupienie odzieży i poinformowanie mnie, kiedy dojdzie do zakładu. Czy moglibyśmy się tak umówić? Jak pan to widzi? Wysłuchaj uważnie drugiej strony. Nie przerywaj, nawet jeśli się z czymś nie zgadzasz. Zapamiętaj lub zapisz, na co pracodawca jest gotowy się zgodzić. Na co nie? Dlaczego? Powiedz, co usłyszałeś lub usłyszałaś. Rozumiem, że jest pan gotowy zakupić dla mnie odzież, ale dopiero na początku kolejnego tygodnia. Czy możemy w takim razie się umówić, że dopiero wtedy rozpocznę praktyki? Jeśli doszliście do porozumienia, podsumuj ustalenia i podziękuj. Jeśli nie, też podziękuj za tę rozmowę. Możesz powiedzieć, że potrzebujesz się zastanowić, co dalej. Nadążasz? To jeszcze raz, w skrócie. Przygotowujesz się do rozmowy. Spisujesz fakty. Oddzielasz je od emocji. Wynajdujesz potencjalne rozwiązania. Umawiasz się na spokojną rozmowę. Mówisz o celu rozmowy, faktach, pomysłach rozwiązań. Słuchasz odpowiedzi. Podsumowujesz, co usłyszałeś. Decydujesz, czy to dla ciebie ok, czy szukasz innych dróg. Trzymamy za ciebie kciuki.